Cześć, tu Arpe. Chcę wam dzisiaj pokazać ciekawą rozgrywkę. Zagram sam przeciwko dwóm AI. Tutaj poziom ostatni, niemożliwy, najtrudniejszy. Grają razem jako team drugi, ja sam. No i co ciekawe, dużo osób pytało, czy dam radę wygrać z jednym przeciwnikiem na poziomie niemożliwym. Ja wam powiem, że spróbuję zagrać z dwoma przeciwnikami na poziomie niemożliwym. Ustawienia początkowe w normie, czyli to są zasady królewskie, surowce 1000. Pozostałe opcje bez czasu pokoju, wszystko domyślne. No i takimi ustawieniami spróbuję wygrać. Ja sobie wziąłem specjalnie Turcję, żeby, bo tutaj jedna osoba mi mówiła, żebym wziął coś innego niż Polska. No to biorę Turcję i zagram przeciwko Polsce i Ukrainie jako wspólne siły przeciwko mnie. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja już rozpocznę grę. Zero PT jest dość specyficznymi tutaj ustawieniami. Zobaczcie, jak mało zasobów. No i jest nauczony grać dobrze na każdym ustawieniach, na każdym PT. No a spróbujemy, jak mi to wyjdzie. Ładna muzyczka. Troszkę się gra inaczej niż na 500. Jakiś chłop, który mi nie pracuje, a nic nie szkodzi. Zbieramy sobie na market, czyli potrzebujemy drewna. Gdzie on idzie pracować? No gdzie ty idziesz? Mamy market, czym prędzej market wybudujemy, tym lepiej. Ponieważ nie mamy już żywności, jak widzicie. Dlatego trzeba jak najszybciej sobie tego marketika zrobić. Szukamy kopalń złota, jest jedna, ale potrzebujemy ich więcej trochę. O, mamy jeszcze jedną wyżej, no to możemy skorzystać i też ją zająć. I mamy trzecią z lewej strony. I pierwsze baraki wybudujemy.
Kinierów. Teraz zbieramy sobie na drugi ratusz Turcji. Mamy 10 chłopów, no ale potrzebujemy szybciej ratusz, więc na razie nie przejmuję niczego więcej. By zbudować ratusz potrzebujemy turecki 1800 drewna i 1500 kamienia. Musimy to po prostu nazbierać. Będziemy wysłać jakichś pojedynczych już myślicieli na zwiad. O! W pierwszej kolejności warto wybudować ten ratusz. Mogę się troszkę wspomóc, by było szybciej. I wybudujemy, powiedzmy, tutaj. No i węgiel. Tych jednostek będzie mniej, ponieważ no nie ma czasu pokoju, czyli atakuje się tym pierwszym, co się po prostu ma. To jest minaret, mi chodzi o... to jest akademia, tylko że to jest turecka, inaczej się nazywa. Przypominam, dwóch komputerów jest na poziomie najtrudniejszym. Robią się baraki. To mi nie jest potrzebne w tym miejscu. Fajna ta muzyczka. Robimy sobie apka na siekierę. Mogę sobie przyjąć jeszcze jedną kopalnię złota. Pięciu bębniarzy. Pierwsze apy na żywność. Są tańsze dla Turcji na tą żywność i ulepszenia niż
w innych nacjach. Musimy wybudować jeszcze drugi ten. Drugie baraki. To znaczy koszary, dokładniej mówiąc. Nie było tak, że nie mamy wojska. Wymiarzy damy troszkę dalej. Zwiedzimy sobie teren, by widzieć, gdzie co się porusza. I teraz zbieramy na centrum dyplomatyczne. Brakuje mi troszkę kamienia. Mamy już na stać. O, zobaczmy, co tutaj idzie. Idą piki dość szybko. Ja sobie odeślę i wyślę ten oddział niżej. Dalej piki robimy. Możemy sobie już opować. Musimy odesłać, po co tracić takie wojska. Czyli Polska jest na dole. To jest dla nas bardzo cenna informacja. Tak strasznie chcecie naprawdę załadować. Zostało to tu zniszczone. Dorobimy sobie jeszcze łuczników. I możemy gdzieś dalej, powiedzmy, tu zbierać. Zobaczcie, że ja cały czas robię ulepszenia do pikinierów. Nie mamy miejsca, muszę wybudować nowe domki. Zobaczcie, te wojska mi stoją, mają więcej do obrony. Dzięki temu jestem w stanie poradzić sobie z tymi tutaj wojskami. Kozaków potrzebuję na to, co tu wychodzi. Jeśli zdążę, oczywiście. Że mam widok cały, to widzę, co się dzieje. Tu staramy się kozakami szybko zaatakować te wojska, które tutaj idą na mnie. To odeślemy. O, mamy kozaków.
są jednostki strzelające, więc warto je po prostu ścinać w taki sposób, jak ja to robię. Czekam, aż mi dojdą te siły moje wszystkie tutaj. Zobaczmy, jak wyglądamy. Wyglądamy dość ładnie. Możemy szybko na przykład zrobić sobie dodatkowo jeszcze 30 dragonów tutaj i sformować szyk. Mamy kolejny oddział, który idzie z Polski, a kozaków wyślemy na Rasza do Ukrainy, na Ukrainę. Pomyliłem się w sklepie. Miało być to inaczej, nic nie szkodzi. Dragoni żydą. Szybki rajd kozakami. Ale bym sobie wysłał hopów teraz, gdybym nie zobaczył, że mam nie to, co trzeba naciśnięte. Kozacy, wolni chłopi. To się udało po prostu jednym raszem. O, zobaczcie, co tu jeszcze jest. Jakichś ukraińskich chłopów nie udało się przejąć. Może zdąży wyjść chociaż jeden. Byśmy wtedy mieli dwie nacje. Budą kopalnię na przykład. No i tyle. 18 minut 0 PT. Dwóch AI na poziomie niemożliwym. Zostaje gdzieś jeszcze pewnie kopalnie jakieś albo coś takiego. Muszę to przejąć. O, tu coś jest.
trzema chłopów. Nie szkodzi. No i tyle. Udało się. Sam 0PT normal. Dziękuję za wasze lajki, za wasze wsparcie. Robię to dla was. Pozdrawiam gorąco również portal kozacy.org, wszystkich użytkowników kozacy.com. Do zobaczenia, do kolejnych moich filmów. Trzymajcie się ciepło. Cześć.